Zakończył się pierwszy etap akcji poszukiwawczej w kopalni Pniówek. W akcji, która rozpoczęła się w sobotę, wzięło udział 90 zastępów ratowniczych. Jesteśmy teraz jakby w kolejnym etapie, tylko są prace prowadzone na zasadzie pracy profilaktycznych, czyli nie w reżimie akcji ratowniczej. Teraz tam są ratownicy, porządkują odtamowany rejon, tam natknęli się na zalewisko 100-metrowe wody. Muszą tę wodę wypompować, usunąć konstrukcje, które są niepotrzebne. Tam są dwa taśmociągi, więc cała praca będzie na razie polegała na tym, żeby to uporządkować. I dopiero jak to uporządkują wszystko, to będzie trwało też, myślę, kilka miesięcy. Dopiero rozpoczną budowę z pochylni N6, bo chodzi o pochylnię N6. Stamtąd rozpoczną pracę w celu drążenia nowego chodnika 350-metrowego. To nowe wyrobisko ma pozwolić ratownikom bezpiecznie dotrzeć do zaginionych górników. Pierwszy etap akcji nie zakładał dotarcia do ciał zaginionych. Władze kopalni mają jednak informacje na temat prawdopodobnego miejsca ich przebywania. Do katastrofy w kopalni Pniówek doszło 20 kwietnia ubiegłego roku. Zginęło wówczas 16 górników, ciała 7 z nich nadal znajdują się pod ziemią.